Hej, mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi. Poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Praca już wre, ale gdzieś tak wiadomo, spogląda się czasami w social media i przenieśli mi dzisiaj bieg pierwszy kwietniowy, na który byłem zapisany. Będzie w połowie listopada, co mocno koliduje mi, tak mi się wydaje przynajmniej, bo 20 października bodajże biegnę 70 km i potem 14 listopada 64. To na pewno dobrze zrobi mojej regeneracji, jeżeli będę chciał ogarnąć obydwa te biegi. Martwię się trochę o pogodę też. Na 15 listopada to już może być śnieg w górach i w ogóle niepokoi mnie to troszkę, bo wszystko zależy od pogody tak naprawdę, kurde. A nie chciałbym biegać w jakichś mega ciężkich warunkach. No ale teraz nie wypiszę się przecież, no bo może listopad będzie ciepły, nie? Kto wie. Wczoraj dobry trening, bo 20 kilometrów, przepraszam, z groszami jeszcze, żeby nie było, zerknę. 20 kilometrów, 180 metrów do furtki. Co ciekawe, wrzucam też takie małe zajawki z tych biegów na TikToka i tam mnie troszkę jadą już co po niektórzy, że trochę nieodpowiedzialnie, ale wydaje mi się, że to akurat jeden z bardziej odpowiedzialnych sportów, jaki mógłbym w tym momencie uprawiać, bo po prostu nie spotykam absolutnie nikogo poza sarnami. Jakieś 10 sarenek wczoraj w różnych miejscach łącznie było, no i wiewióreczkę śliczną widziałem. To tak naprawdę wszystko. Ani żywej duszy. Chociaż ci, którzy mają mnie dodanego na Instagramie, widzieli, jak zasypało mnie śniegiem wczoraj. Przepiękna śnieżyca się trafiła w pierwszy dzień wiosny bodajże, albo drugi. No nic, trzeba będzie dalej szukać tej motywacji i myślę, że mam taki pomysł na solo ultra po prostu, który będę musiał zrealizować, no bo nie chcę, żeby ten cały okres przygotowawczy poszedł na marne. Jeszcze sobie muszę sprawdzić kilometry i nagram to, ale spróbuję przebiec coś o porównywalnej długości. Co prawda będzie mi bardzo ciężko tutaj z podbiegami, bo nie mam tutaj takich możliwości, żeby to zrobić i pewnie skończy się to tak, że po drodze będę zahaczał o każde możliwe wzniesienie, żeby łapać tych metrów jak najwięcej, ale nie spodziewałbym się tu cudów, jak nie wiem, z kilometr się na tym dystansie wyciśnie, to będzie dobrze. No ale trzeba będzie coś zrobić, żeby zasypać tą dziurę w tych startach i żeby to przygotowanie dalej szło do przodu. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Kurde, jeszcze jedna rzecz, którą muszę przemyśleć, jak gdyby czuję mocne obciążenie, w sensie po takich dłuższych biegach rzeczywiście bolą mnie nogi, chociaż wyrolowałem się też mocno wczoraj, tak boleśnie bardzo i nie wiem, czy to też swojego nie dołożyło, ale te nogi tylko rano były takie zmęczone, a teraz już przynajmniej z tego, co czuję, jest dużo lepiej, więc gdzieś to jakoś działa i postępuje do przodu. Jak tam wasze treningi? Coś się dzieje w tym temacie? Robicie? Jestem ciekawy. Wiem, że sporo ludzi ćwiczy na dywanie, bo za bardzo nie ma innej możliwości. Nie zazdroszczę tego, bo kurczę, ten ruch jest dla mnie chyba jednym z najważniejszych elementów, który pozwala utrzymać jakieś zdrowie psychiczne w tym momencie, w tej całej sytuacji. No nic, no, chciałoby się powiedzieć, co tu się dzieje. Może inaczej, no w zeszłym tygodniu 3 razy było biegane i jeżeli dobrze liczę, to 20 w niedzielę, we wtorek jakieś 12 z kawałkiem i w czwartek też około 12, więc 44 km, 45 km udało się zrobić w zeszłym tygodniu. Całkiem dobry wynik jak na mnie, bo dawno tyle nie przebiegłem. Zobaczymy, jutro wtorek, więc pierwszy bieg w tym tygodniu, a miejmy nadzieję, że się uda. Co prawda pogoda się trochę skopściła, było dużo cieplej, ale to nie przeszkadza. Dobra, słuchajcie, tyle niedzielnego ultrasowania. Zostańcie bezpieczni i zdrowi. I udanego tygodnia. Do zobaczenia, hej!